Piosenka Nadziejo, wiary, siostro. Proszę wsłuchać się w tekst. Muzyka może nie będzie zbyt skomplikowana, bo tylko sama gitara, ale proszę posłuchać pięknego tekstu mojego przyjaciela Jirka Kocyłaka. Poczekaj, przeczekaj złe chwile, spójrz w niebo i policz do stu, bo przecież przeżyłeś już tyle, że brak ci powietrza i słów. Poczekaj, przeczekaj, masz czas, nadziei daj szansę na zmianę. Poczekaj, przeczekaj choć raz i nie mów, że wszystko przegrane. Nadziejo, matko mądry, sprzyjaj nam. Daj oddech dni spokojnych i nocy spokój daj. Nadziejo, mądrych matko, prowadź nas bezpiecznie, życia gładko. Niepewny czas. Poczekaj i odłóż na zawsze pretensje do losu i łzy. Spróbuj na nowo popatrzeć z nadzieją na noce i dni. Poczekaj, przeczekaj, kto wie, co może się zdarzyć o świcie. Od nowa na dobre i złe, znów życie pokochasz nad życie. Nadziejo, siostro droga, wciąż razem deszcz czy wiatr. Nadziejo moja wierna, sprzyjaj mi. Cudowna i niezmienna, na wszystkie dni. Nadziejo wiary, siostro, dodaj sił. Miłości źródła pił. Nadziejo, siostro wiary, wierna bądź tym, którzy w świecie szarym szukają światła wciąż. Światła wciąż. Rzeczywiście pięknie, pięknie, refleksyjnie, wiesz co, nad tym twoim utworem to tak można się zatrzymać, wiesz, bo tak całe życie pędzimy, lecimy, kupujemy, domy budujemy, dzieci wykształcamy, a nigdy nie mamy czasu dla siebie. Myślę, że z tą myślą on był skomponowany w ogóle, ten utwór. No więc właśnie, pierwszy raz go wysłuchałam i jest naprawdę refleksja, żeby się zastanowić nad tym, że żyjemy jeszcze i dokąd żyjemy i dokąd jest ta nadzieja, powinniśmy żyć, bo jeżeli poza nie ma tym, nadziei, to nie ma nas. No naturalnie. Poza tym wszyscy mówimy, że nadzieja jest matką głupich, to naprawdę w ogóle to nie jest prawda, to się mija z rzeczywistością i z prawdą zupełnie. Nadzieja jest matką mądrych. Kochani, specjalnie dla was wszystkich, dla Jędrzejowa, dla Bożenki, specjalną dedykację mam dla Sylwii, moich przyjaciół z zespołu dawnego WERT i w ogóle wszystkich,
specjalnie dla was utwór, bo warto jest żyć, nie mylić z życią, znaczy no, właśnie, bo warto... Warto jest żyć, bo tak. Warto jest żyć, tak jest. Bo czasami to życie różnie nam, mamy górki, pagórki, ale wiesz co, jeszcze chciałam się przyłączyć do ciebie, bo na, jutro będziemy w ogóle składać, będziemy pamiętać o tych, których już nie ma, ale przy okazji myślę, że tą piosenkę zadedykujemy tych, dla tych wszystkich grajków, muzyków, muzykantów, hałturników, których już nie ma, których już nie ma i mam nadzieję, że tam patrzycie na nas. Się tak, ale nie robi się smutno, prawda? Nie robi się smutno, bo oni u góry tam grają, wiesz, bo mi się wydaje, że my nigdy nie przestaniemy grać. Nic dodać, nic ująć, bo warto jest żyć specjalnie dla was, najdrożsi. Ja w ogóle jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że z moimi synami gram ostrą muzykę i szarpidrutami jesteśmy takimi mocnymi, ale dzisiaj trzeba stonowanie. Ale to nic, mam nadzieję, że ich poznamy i następnym razem zagracie trójkę. Siwy włos. No nieważne, nieważne jaki. Więc dokąd żyjemy, dokąd żyjemy. Bo warto jest żyć. Warto jest żyć dla kropli rosy, gły nad mąkami i dla paru trosk. Warto jest żyć, życia nigdy dosyć, gdy obok ciebie jest bliski ktoś. Warto jest żyć, dzielić się miłością dla paru godzin, dla minut trzech. Cieszyć się wolnością, mieć parę chwil, co burzą krew. Nie żałuję, że życie umyka. Nie żałuję zgubionych dni. Czasu tego jest polityka. Nie otwiera zamkniętych raz drzwi. Warto jest żyć, życia dotykać, choćby najlepsze bywało w snach. Czuć całym sobą, jak cię przenika radość, choroba, uśmiech i łza. Siebie dostawać baty czy spijać miód. Warto jest żyć, czy tego nie wiesz, że samo życie to wielki cud. Że życie umyka, nie żałuję zgubionych dni. Taka czasu tego jest polityka. Okay.
Bożenka. Nuć troszkę. Śpiewamy. Nie żałuję, że życie umyka. Nie żałuję zgubionych dni. Taka czasu, tego jest polityka. Telefoniki do ręki. Nie otwiera zamkniętych raz drzwi. Zróbmy nas tylko na właśnie tak jak dziękujemy uprzejmie. Znaczy... Coś niesamowitego. Pozdrawiam serdecznie. Niesamowita dykcja. Jesteś naprawdę artystą z wysokiej półki. No, dziękuję i bardzo, ale jeszcze powiedzieć, nie wiem, kto domyje mikrofon potem. Chciałam ci powiedzieć, że zanim ciebie poznałam, to było tak. Szukaliśmy tych wszystkich zespołów, gdzie się podało. Nagle do mnie napisał, zadzwoniłam Włodek Gawnikowski, później Zbyszek i później Zbyszek powiedział, słuchaj, jest wspaniały artysta Artur Frączek. Ja mówię, co to za artysta? Słuchaj, posłuchaj jego utworów i dopiero później pogadamy. I myślę chyba, że miał rację. Coś niesamowitego. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, kochani. Zdrówka! Tak, i widzę tutaj.